Forum Dyrektorów HR jest już naszą drugą edycją, która skupia przede wszystkim osoby odpowiedzialne za politykę personalną w firmie. Jest to spotkanie na poziomie strategicznym. Przede wszystkim skupiamy się w tym roku na benchmarkach optymalizacji i efektywności, aby przy ograniczonym budżecie osiągnąć te same rezultaty, a nawet lepsze. Temat naszej konferencji to jest realizacja strategii biznesu i myślę, że w tym kryje się główne założenie konferencji, czyli pozycjonowanie HR-u jako partnera strategicznego w biznesie. Od wielu lat obserwuję takie działania zmierzające do tego, żeby HR przestał być traktowany jako centrum powstawania kosztów, taki silny kontrybutor do sukcesów biznesowych organizacji. Ze względu na merytorykę, na wymianę doświadczeń, na moje wcześniejsze doświadczenia zeszłoroczne związane z tym wydarzeniem. I na pewno jest to forum, które trzyma poziom. Grupa, która tutaj jest, to są dyrektorzy, to są osoby, które mają lata praktyki, więc możemy z tych doświadczeń wzajemnie korzystać. To, co doceniam od strony osoby, która uczestniczy w tym wydarzeniu, to profesjonalne wsparcie na każdym etapie przygotowań do tego procesu. Także to jest ułatwienie, a lubimy, żeby nam było w życiu łatwo, więc dlatego też tutaj jestem. Myślę, że właśnie takie wydarzenia jak to dzisiejsze, kiedy spotykam innych dyrektorów HR-u, którzy mogą się ze mną podzielić najważniejszymi tematami, którymi się dzisiaj zajmują, trendami, pomysłami, jest niezwykle istotne i dlatego przychodzę właśnie na takie wydarzenie. Bardzo inspiruje mnie doświadczenie osób, które mają inny punkt widzenia, które rzucają czasami tezy, które nie są oczywiste albo są trudne. Takie wyjście trochę ze strefy komfortu, trochę zobaczenie z boku pewnych rzeczy, to co zrobił na przykład profesor Blikle, bardzo lubię, bo to tak nie tylko inspiruje, ale też tak challenge'uje i sprawia, że człowiek się zastanawia, czy to co robię, a i robię tyle lat, dobrze robię, a mogę zrobić inaczej, a co by się stało, gdybym przekonała prezesa zarządu o to, żeby zrezygnować z premii albo z systemu MBO i co wtedy? I nawet jeżeli tego nie zrobię, to ta praca, którą wykonałam umysłowa nad zastanawianiem się, czy to jest realne, albo czego jeszcze brakuje, jakie są zagrożenia, bardzo mnie wzbogaca i to sobie szczególnie cenię. Nie daję sobie prawa do bycia omniscjentną, w związku z czym takie spotkanie jak to jest okazją do podejrzenia, jak to robią inni, do sprawdzenia, jakie są trendy na rynku, do spotkania ludzi, którzy mają być może odmienne poglądy, albo podobne, ale inne doświadczenia. I jest też możliwością do budowania networku, który, jak wiemy, w dzisiejszych czasach jest nieoceniony. To, czego szukam, to szukam inspiracji, bo te rzeczy, które robimy, robiliśmy, już nie są wystarczające. Zdecydowałam się przyjechać tutaj dlatego, że mało dzieje się w branży dla wyższych funkcji zarządzania w tym obszarze. Jest masę eventów HR-owych dla specjalistów, HR Business Partnerów, gdzie omawia się wdrożenia różnych procesów HR-owych, natomiast nie ma takiego, czy brakuje na rynku takich wydarzeń, gdzie właśnie skupiamy się na strategii, rozmawiamy wśród swojego grona i przekonało mnie właśnie tutaj do przybycia to, że pojawiają się nazwiska i firmy, w których można rozmawiać o najważniejszych rzeczach w HR-ze właśnie z tego górnego strategicznego poziomu. Sharing best practice and sharing ideas is key to improving the profession. And as I say, I believe the world is getting more international and therefore we need to understand the challenges that are going on in different countries. And I'm hoping to gain as much by speaking to people here as hopefully they'll gain from me talking to them as well. Forum Dyrektorów HR to taki szczyt HR-owy, tak jak mamy szczyty gospodarcze, tak powiedziałabym, że tutaj spotykają się wysokiej klasy profesjonaliści, osoby o olbrzymim doświadczeniu i otwartych głowach. Forum Dyrektorów HR jest dla mnie inny punkt widzenia. To pytania, na które muszę sobie sama odpowiedzieć, bardzo inspirujące i bardzo mi poszerzające moją perspektywę własną.